Jeśli z jakiegoś powodu mamy niewydolność mięśni odwodzących staw biodrowy, to w takim przypadku staw kolanowy może nam uciekać do środka. Natomiast rzepka w wielu przypadkach będzie pociągana przez mięsień czworogłowy do góry i do boku, co może tworzyć tak zwane boczne przyparcie rzepki, czyli nierównomierne obciążanie rzepki w trakcie zginania i prostowania stawu kolanowego, co będzie nam z kolei powodować chondromalację rzepki.